Hej, ja jestem Imperius, witam was w Godic 2 Nos Kruka. O ile pamiętacie, skończyliśmy w klasztorze, ja tutaj się teleportowałem do miasta. I zrobimy tą misję poszukiwacza, co to jest? Kadas otrzymał od Pyrokada polecenie zlikwidowania zagrożenia ze strony poszukiwaczy. Co to jest Kadas? Nie kojarzę typa. Zara, Karas. Kurde, no. No nieważne, ale jak widzicie, mamy też misję, potrzebuje okrętu, tak? Tak. Tak. No i chyba pierwszy trzeba spytać Lorda Hagena, czy nam da, ale on nam na pewno nie da. Ale i tak chyba się trzeba spytać. I mówiliście mi o tym amulet, ta aura Inosa. Nie wiem, czy to nam się opłaca nosić. Znaczy, będziemy mniejszego damage'a dostawać, ale też będziemy mieli o wiele mniej many. I naprawdę, no nie wiem. Dobra, standardowe lagi na początku odcinka, nic nowego. Potrzebuje okrętu. Potrzebuje okrętu. Słyszę to prawie codziennie, przyjacielu, ale... Nie masz nawet kapitana, nie wspominając już o załodze. A co z tym statkiem na przystani? Ten okręt należy do mnie. To na nim przewieziemy rudę. O ile wam się uda. Mogę ci go użyczyć dopiero, gdy wywiążemy się z zadania. No i trzeba będzie go ukraść. Czekajcie, bo ja pamiętam, że była jeszcze taka misja z poszukiwaczami, co poszukiwacze zaczarowali ludzi właśnie ogólnie z Korienis i w ogóle Fernando? Jak inter... Nie za... Zaraz. O, jest! Widzimy cię, robaku! Jaki froje! O, rany! No, zabić! Ale co ja mam z nim zrobić? Ja mam go zabić? Jak pokaż mu? Dlaczego mi nikt nie pomoże? Zabić frajera! I nikt mi nie chce pomóc, a zaatakował maga! A paladyni się patrzą! Oj, nie stanie się w końcu? Jeszcze się na mnie pewnie rzucisz? Pokaż mu! Nie, na niego, dobrze. Ciśniesz go! No dawaj! Rozwalę cię, no. Tu się nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczka. Almanach opętanych. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Nie wiem, czy my to możemy przeczytać, żeby to nas nie opętało. I to będzie nasza misja, która... Nie wiem, czy będzie fajna. Zobaczymy. Kurde, mamy to przeczytać, co ja robię. Ała! Fernando, żyjesz? Jesteś opętany. Idź! No idź wreszcie! Wow. I co my teraz mamy zrobić? Chyba do klasztoru, nie? I o tym powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, logi, siemano, Milton. Ej, Milton. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Ano. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Ano. Nie wiem, czy to plus czy minus, ale się dowiedziałem. Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. No. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. Znowu co za gość. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Zajmę się. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Niedługo. Witamy na pokładzie. Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przy... W porządku.
Okej. Trzymaj się. Okej, sorry za to. Pyrokar. To musi być pyrokar. No Jezu, Fraps, przestań logować. Krążą ostatnio. Please, jesteśmy już na końcówce let's playa. Byś mógł zrobić mi przysługę i się nie zacinać. O. Znalazłem pewien tajemniczy almanach. Tak? Jaki almanach? Nie jestem pewien. Miałem nadzieję, że ty mi to powiesz. To rzeczywiście niepokojąca księga. Mądrze zrobiłeś, przynosząc ją do mnie. Dzięki, miałem taki plan. Zakładam, że takich przeklętych ksiąg jest więcej. Musisz koniecznie odnaleźć je wszystkie. Myślę, że poszukiwacze czerpią z nich swoją ponurą moc. Aha. Dzięki nim sprawują władzę nad zagubionymi duszami swoich ofiar. Wygląda na to, że zapisują w nich imiona wszystkich ludzi, których zamierzają opętać. Słuchaj, dam ci ten magiczny list. Poznasz z niego imiona ofiar, które zapisano w księgach. Ja się tak zastanawiam, skąd on ma ten list. Odszukaj tych nieszczęśników i przynieś mi ich księgi, a ja... Ale najpierw pokaż przynajmniej jedną z nich Karrasowi. To może pomóc w jego badaniach. Tylko pod żadnym pozorem nie próbuj sam niszczyć tych almanachów. Nie jesteś jeszcze... Nie zbliżaj się do poszukiwaczy! Albo gdybyś zaczął ulegać ich podszeptom. Tylko tutaj, w klasztorze. Okay. Czy nie można jakoś zablokować ich mentalnych ataków? To możliwe. Może Karras coś na to... Co to jest ten Karras do cholery, no? Leczenie... O, bo jestem opętany. Pomóż mi, mistrzu. Zło zawładnęło mym umysłem. Weź tę miksturę. Ona uleczy cię z koszmarów. Dzięki. Niech miłosierdzie i not działaj w jego... Dostałem dwie mikstury. To chyba jedna wystarczy, nie? Jestem zdrowy. Kurde, dlaczego ta gra tak laguje? No, co jest? Dawać mi ten magiczny list. Imiona. Fernando, zrobione wino. Gdzie on jest? A, dobra, wiem. Malak. Molok, Dorf Malak z Gwiezdnych Wojen. To nie wiem. Bromor, to wiem. Engrom, nie jestem pewien. Randolph, na pewno nie. Sekop, wiem. Brutus. Brutus. O nie! Brutus to... O, fuck! Brutus to jest chyba strażnik w Górniczej Dolinie. Przecież to jest daleko stąd. Co ja mam zrobić? No nie wiem, nie wiem. Dobra, może się wpierw zajmijmy... Nie wiem, ja zrobię cięcie i może zaczniemy już chodzić do tych ludzi. Okej, okay, znalazłem Karrasa! Hey. To ten w bibliotece, który nas uczył chyba piątego kręgu, o ile pamiętam. Na czym dokładnie polega twoja praca? W szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Że co? Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Ciekawa prasa. Ile ci płacą? Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Aż zaraz zerknę chyba. Pokaż mi... O, fuck. Co to jest? Armia ciemności. O, przyzwanie demona w sobie pozwolę wziąć. Jezu! A to jest przemiana. To i tak jest dobre. Ja to nawet wezmę. Nawet dwa. Przemiany, tworzenie... Okej, dzięki, ale przyszedłem tutaj pogadać o poszukiwaczach. Czy istnieje jakiś skuteczny sposób obrony przed mentalnymi atakami poszukiwaczy? Nie mam pojęcia. Wciąż jeszcze brakuje mi wiedzy na ten temat. Wróć później. Może będę już coś wiedział. Jak twoje studia? Jak twoje studia?
Udało mi się dotrzeć do informacji na temat poszukiwania. Jakbyś nie mógł mi powiedzieć tego sekundę temu. Najwyraźniej ich działaniami kierują lub kierowały demony. What? Bądź ostrożny, jeśli się na nich natkniesz. To bardzo odkrywcze spostrzeżenie. Przykro mi, ale nie posiadam informacji, dzięki którym mógłbym udzielić ci lepszej rady. Gdybyś jednak mógł mi przynieść do zbadania jakiś przedmiot należący do poszukiwaczy... Ta księga, Pyrokar ją ma przecież. Czy śniący... Okej. Okay. Czy śniący może być w to zamieszany? Słyszałem historię śniącego. Jednak nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Ja go zabiłem. Istnieje wiele demonów i każdy z nich mógł w tym maczać palce. Frajerze. Jakiego rodzaju materiałów potrzebujesz? Sam nie wiem. Czegokolwiek, co należy do tych istot. Zwłoki? Chcesz, żebym przyniósł ci zwłoki? Postradałeś zmysły? Gdyby w murach naszego klasztoru znalazła się demoniczna istota, mogłoby to wywołać katastrofalne skutki. Wystarczy, jeśli przyniesiesz jakieś należące do nich przedmioty. Otaczające je pozostałości duchowej aury powinny dostarczyć nam cennych... No ten almanach przecież. Zobaczę, co... Z pewnością bardzo by to nam pomogło. Ja tymczasem wrac... No przecież... Pyrokar mi to zabrał, no fuck. To co? To ja robię cięcie i będę szedł za tymi imionami i będę to jakby... No będziemy ich pomagać tym ludziom, więc zaraz wracam. Pierw wino chyba. Zobaczymy. Okej, okay, więc doszedłem do Darfa Malaka z Gwiezdnych Wojen jako pierwszy, bo wydawał mi się najbliżej. Po drodze zabiłem jednego poszukiwacza na dwa strzały z tego świętego pocisku. O, z tego tutaj, o, święty pocisk. Ale dobra, Malak. Nigdy nie zdołasz ocalić tej duszy. Jeszcze zobaczymy, frajerze. No co, no? Chcę się bić, Malak. Ciebie zmiażdżę. Przecież nie masz ze mną szans. No, chodź tu, no. No. No, giniesz. A ty już dobrze o tym wiesz. Przegrałeś, nie masz szans. Te lagi w grze nie zatrzymają mnie, żebym cię pokonał. Haha, przegrałeś. Lepiej ci zabiorę broń. Żeby nic ci nie wpadło do głowy. Dobra, mamy almanach upętanych. Wstawaj teraz, zobaczymy, czy da się z tobą pogadać. Zaraz idziemy do następnego, chyba do Sekoba albo do Wino, zobaczymy. Tylko niech ten gościu wstanie. Siemano, Darth Malak. O rany, moja głowa. Potrzebujesz Po prostu chcę wrócić do domu. Do Bengaram. Mam nadzieję. Trzymaj się, więc następna osoba. Joto Sekob, kolejny nasz opętany. Nie tak szybko, przyjacielu. Nie tak szybko, przyjacielu. Interesuje mnie tylko jedno. Nie potrafię. Ej, ale spadła. Ej, stop. Dostałem kasę za to, że. No, nieważne. Poddaj się, magu. Nie możesz nas pokonać. No, zobaczymy, kto kogo nie może pokonać. Ej, bo ja nie chcę go zabić przypadkowo z tego, z sami wiecie się. A, na szczęście. Laga. Okej, okay. Teraz będzie wino, ale jeszcze poczekamy, aż z tego powstanie. Zapiszemy. Wstawaj. Jeszcze zobaczymy. Podskakujesz mi? Ej, bo tam wszedł poszukiwać. Wygrał. Masz. Tak, właściwie tak.
Ty jesteś moim problemem, paskudny magu. Ciężki przy... on tutaj idzie, co za frajer. Ja mu pokażę. Albo nie, nie pokażę mu. Chyba pokażę. Ja mu pokażę, żeby ze mną nie zaczynał, frajer. Odejdź od niego, ty paskudna istoto. Win! No, więc wino. A może jednak pyw zaliczymy Bromora? To już się robi nudne. Widzimy cię, robaku. Nie uciek. Nie nazywaj mnie robakiem. Ty, bo on ma miecz. Co on robi? Spróbujesz mi uciec? Ja cię dopadnę. Ej, wracaj tu. No. To... Ej, kurde. Kurde, stop. Strażnicy pomocy. Trzymaj się ode mnie z daleka. Kurde, i wszystko zrąbałem. Chyba tu. Ten gościu jest już lecz silniejszy. Tak jakby mnie to cokolwiek odkryli. Kurde, dalej ten flaps mnie męczy z tymi lagami. Okej, okay, przygotować się. Budowa lodu. Widzimy cię. Dostał frajer. A, walka. Podoba ci się walka, co? Ja wiem, że wy lubicie tak achać, bo w końcu pracujecie tu, tam, gdzie pracujecie, ale... Teraz mnie... Walka! Nareszcie dałem jej skończyć. Rozwal go! Dam radę! Daj mu popalić! Dam radę! Nieźle. No! Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, ja w to nie wierzę po prostu. Nie, ja się nie przyznaję. Wytnę to, nie będę się ośmieszał. Nie. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Ja go zabiję. Nie, ja nawet nie chcę z nim gadać. Nie, no muszę z nim pogadać. Ja go zabiję. A, przestań z tymi czarami. Zamknij się. Widzimy cię. Chcesz dostać? Przestań w tej chwili. Zamknij się. Walka. No właśnie, więc zamknij się. Więcej krytyków, zanim on się dostopi. No! Gin! Klucz do pokoju właściciela. Burdelu. Wstawaj, Bromor. Teraz idę do wina. Już na stówę. W sumie wino miało być jednym z pierwszych, a jest tak po środku. Kto to był Engorm? Engrom? Engrom? Kto to był do cholery? Och, moja głowa. Oj, nie zabrałem ci broni. Jesteś opętany. Co? O czym? Flyer. Okej, okay, znalazłem... O, tutaj jest jeszcze poszukiwacz. Znalazłem wino w towarzystwie poszukiwaczy. Nie wiem, co on z nimi tutaj robi, ale... On coś tam pali, więc chyba przynieśli go tutaj, żeby... I kazali mu coś zapalić. Jeszcze was tutaj więcej? Mam nadzieję, że nie. No, wino. Kurde, flaps, weź się. Co tutaj leży na ziemi? O, on leży na ziemi. Ten almanach, czemu? Wkrótce wszyscy będą naszymi słów. Jeszcze zobaczymy. Wino, poddaj się i tak padniesz.
Okej, więc teraz jeszcze chyba trzech gości nam zostało, który jeden wiem, gdzie jest, reszta nie wiem, więc ja to będę musiał sprawdzić poza kamerami i ich znaleźć. Niech wstanie wino. O, moja głowa. Chwila. Nie jesteś sobą. Moja głowa. Dłużej tego nie wytrzymam. Powinieneś udać się do klasztoru. Pyrogar, najwyższy mag ognia, mógłby ci pomóc. Tak uważasz? No. W porządku. Spróbuję. Okej, więc teraz następni. Okej, zupełnie przypadkowo znalazłem Angara w farmie Bengara. Znaczy, bo szukałem farmy Akila, bo tam jest osoba, której poszukujemy, która jest opętana i przypadkowo znalazłem tutaj Angara. Nigdy go tutaj nie spotkałem i nie wiem co się tutaj stanie. Jak leci? Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem Górniczą Dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Okej. Okay. Zamierzam... Wow, go można wziąć ze sobą? Fajnie, biorę. Ja lubię Angara. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od Górniczej Doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Niedługo. Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. Trzymaj się. Więc... Dobra, do następnego człowieka. Okej, nigdy na tej farmie nie byliśmy chyba w tym let's playu. Tutaj ten gościu ma problem z najemnikami, ale my to mamy gdzieś, bo ten gościu jest opeł. Tan, oszalałeś. Jak można do kogoś podejść? Pierwszy raz się go widzi, nigdy się z nim nie gadało i pierwsze słowo co do niego powiedzieć to oszalałeś? Teraz kolej na siebie! Ej, co wy robicie? Czemu wy go bijecie? Farmera jakiegoś. Trąbało tych najemników, odbiło im do końca. Ej, bo ja to przegrywam. Na szczęście mam miksturę szybkości, ale na swoje nieszczęście mam też lagi. Które są zawsze, no, co na to poradzi. Zawsze jak zaczynam nagrywać, a ja tutaj cały czas zaczynam nagrywać, bo cały czas muszę robić cięcia. No co wy... Dlaczego tam poszukiwacz strzela? Co was pogięło? Co się tutaj dzieje? Zabijali najemników. Walczą z poszukiwaczem. Czekajcie, pomogę wam z tym poszukiwaczem. Ale dlaczego? Poszukiwaczowi odbiło. Koniec padalcu. Dzięki Inosowi. Nazywam się Akil. Kim byli ci ludzie? Ty biedny frajerze. Nawet złota nie masz. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Nic. Zabiła. Podeszła do poszukiwacza, sprawdza jego ciało. I tak powiedziała do niego, nie wierzę w to. Chwila! Nie. Alkohol uderzył do główki, co? Już nigdy ani kropelki, nigdy w życiu. Słowo honoru. Ej, zaraz, stop. Poleż. Nie wziąłem almanachu. No, fuck. Okej, to teraz niestety chyba do Górniczej Doliny po pozostałych dwóch ludzi. Witamy w Górniczej Dolinie. Wiecie co mnie jest ciekawi, że tutaj dalej są ci łowcy smoków, chociaż smoków już od dawna nie ma. Dobra, chodźmy do Garonda, może da się z nim o czymś pogadać. Co się okaże, Fraps jak zwykle laguje na początku. Chwała Inosowi. Znaczy na początku, no wiecie. Hej Garond. Co nowego? Jeśli Hagen szybko nie przybędzie z odsieczą, wybiją nas tu do nogi. Powiedział, że przybędzie. Ale niestety my tego nie zobaczymy. On tam chyba będzie szedł w szóstym akcie. Chociaż nie.
szósty ma... tam gdzieś na jakiejś stronce czytałem, jak my płyniemy do dworu Ildorad, to w tym samym czasie orkowie będą atakować ten zamek, potem będą atakować Kolinis i tak dalej, i tak dalej. O, jest, Brutus, ty jesteś opętany. Kurde, jakie lagi. Czemu nie? Oj, dobra, to jest już takie nieważne, bo nie zrobiliśmy tej misji. No nie gadajcie, że nam trzeba zrobić. Weźcie, trzeba pozabijać te wszystkie chrząszcze. Co jest? Słyszeliście? Czemu oni się rzucają? O co chodzi? Ciągle to potrafię. O co im chodzi? Oni chcą się rzucić na coś. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić. Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Bez przesady, potworów. Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. O, zaraz się rozpłaczę. Dobrze, Bessie. Więc zaraz tylko trzeba zabić. Banalne. Chwila. Znaczy zabić, pokonać. Nie zasłużył sobie. Znaczy banalne, to jest knecht, trzeba uważać. Widzimy cię, Ruba. Przestać natychmiast! Ej, tylko nie na mnie. Jak już. Dobrze, cisnąć go. Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka. Właśnie, frajerze. Dobra, weźcie sobie wszystko, jak chce tylko ten almanach. No, przynajmniej masz jakieś złoto. Wstawaj, Brutus. Zajmę się twoją bronią. To przecież nic nowego. Okej, teraz została nam Engor. To jest, z tego co się dowiedziałem na jakiejś stronce, to jest myśliwy w Górniczej Dolinie. Wydaje mi się, że wiem gdzie go szukać, chociaż jak nie to... Nie próbuj tego ponownie. Nie groź mi, ty. Chwila. Jesteś opętany. Idź do klasztoru. Niech cię uleczą. Nie można mi pomóc. Odejdź! Bezi, głupie pytanie. Jakby tutaj każdy mógł pójść do klasztoru, to każdy by stąd uciekł, nawet tutaj nie został przy tych orkach. Dobra, ostatnia osoba. Okej, więc Engrom. Ostatni nasz człowiek. Poradyni, pomóżcie swojemu magowi. Zawróć! Jeszcze może. Wolę nie. No pomóżcie chwała mi. Inosowi. No chwała, ale pomóż mi. Jezu, i nie chcą pomóc. Oj, lagi, będę musiał sobie sam poradzić. Oj, nie trafiłem. No co jest? Nie! No i... Nie lubię czasami tej gry. Musi mi się udać, no. No. O, rany! Nie o rany. O rany! Co za palady. To było dobre. Dzięki. Okej, topór, lepiej mu zabrać broń. Wszystko mamy, jeszcze z nim pogadamy i do klasztoru. Nieźle się gościu schował za chatką kawalorna. Przy paladynach. O, moja głowa. Tak. Chwila. Opętało cię zło. Pozwól, że ci pomogę. Nie dotykaj mnie! Wynoszę się stąd. No, biegnij w ściany, nie? Dobra, do klasztoru.
Okej, niestety w Górniczej Dolinie zużyłem dwa zwoje smoczego zębacza, no ale ważne, że się udało i tak już nam chyba nie będą potrzebne. Dowiedziałem się czegoś więcej o opętanych duszach. Mów, bracie! Przynoszę ci kolejne księgi poszukiwaczy. Wiele już odnalazłeś, ale obawiam się, że to jeszcze nie wszystko. Przecież 8 już... Przyjmij od klasztoru ten dar. Pomoże ci on, gdy staniesz twarzą w twarz ze złem. I zaglądaj co jakiś czas do mojego magicznego listu. Przecież już wszyscy... Wrogowie mogą zaatakować ludzi, których imion jeszcze nie poznaliśmy. Aha, to ten twój list tak jakoś dziwnie działa? No i głupie. Dobra, dawaj mi miksturę. Przecież dopiero co dostałeś swoją miksturę. Nie zawracaj mi głowy. Jak to przecież jestem opętany, a ty masz to w dupie? Idiota. Ej, to jak działa ten magiczny list, bo dalej nie wiem. Tutaj wszyscy są... zrobieni. Nie rozumiem, ale wydaje mi się, że ta misja jest skończona, bo nie widzę innej opcji, jeszcze pójdziemy do tego Karasa. O, tutaj jest wino. Jak tam? Jak się czujesz? A wszystko w porządku. Chłopaki mi pomogą. Wciąż je tak cholernie kręci mi się. Muszę przyznać, że to najlepsze... Trzymaj się. Karas. Hej, ty! Jak tam? Jak twoje studia? Wciąż jeszcze pracuję nad interpretacją wyników moich... Kiedy tylko czegoś się dowiem, nie... Czy istnieje? Nie mam pojęcia. Wciąż jeszcze brakuje... Okej, więc wydaje mi się, że to koniec tej misji, bo... Nie wiem, jakby co to piszcie, bo naprawdę się już pogubiłem. Przecież wszystko zrobiłem. Dobra, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to zalajkujcie. Sorry za te lagi, które były w tym odcinku i nara.